Cześć! Witajcie na kanale megadyskont.pl. Ze mną jest kto? Amelka. Amelka! I razem zrobimy przepiękne figurki z naszych uroczych unisów. Są to takie małe, magiczne baloniki, które, uwaga, można napompować za pomocą specjalnej maszyny pompującej. Zobaczcie, tak wygląda nasze pudełeczko. Mamy tu przykładowe figurki, jakie możemy z nich stworzyć. A po drugiej stronie jest jeszcze maszyna pompująca, no i więcej baloników. My zaraz coś sobie wybierzemy i też przygotujemy. Spójrzcie, do pierwszego naszego takiego zestawu startowego możemy dołączyć też dodatkowe zestawy. Tutaj mam taki przykładowy, w którym mam jeszcze więcej baloników i dodatków. No to popatrzcie, jak wygląda nasza maszyna pompująca, prawda? Tu jeszcze mamy takie dodatkowy taki element, tak? Tutaj będziemy umieszczać nasz balonik. O, zobaczcie, ona się jeszcze otwiera. Więc proszę bardzo, Amelka wybrała jako pierwszy różowy, malutki balonik unis, który za chwilę tam schowamy. Ta uwaga, zamykamy nasz balonik, jest już umieszczony. Teraz dla pewności jeszcze przytkniemy o tak, żeby nam kliknęło i możemy całość włożyć do maszyny. No to uwaga, wkładamy go do środka, przekręcamy, żeby było zablokowane. Następnie upewnimy się jeszcze, że o, tutaj też nam kliknie na dole, też jest zablokowane z tej strony i możemy rozpocząć dmuchanie. I uwaga, pompujemy! Mocno, tak! Śmiało, super, oho! Taki nie za duży, żeby był nasz balonik. O, jeszcze ciut, o i wystarczy, piękny! Dobra, odblokujemy teraz tutaj. Pięknie! I tu przekręcimy w stronę odblokowanej kudeczki. Wyjmujemy. Jest balonik w środku! Udał się! I wyszedł nam unis. Bardzo ładny balonik różowy. Przygotowałam już drugi balonik. Jego też sobie zablokujemy. I napompujemy. Uwaga! Pompujemy! Ale on rośnie! Super! Jeszcze ciut i gotowy. Słuchajcie, otwieramy nasz balonik. Zobaczcie, jaki on piękny wyszedł. Jest tak samo różowiutki jak poprzedni. A teraz czas zrobić figurkę. Teraz zobaczcie, nasz jeden balonik trzeba tak zmieścić w takiej przyssawce. Widzicie, to jest specjalny otwór. O, trzeba sobie tak ułożyć, żeby się wszystko ładnie trzymało. I czas rozpocząć ozdabianie. To słuchajcie, ozdabiamy oczko numer jeden. I zaraz będzie jeszcze, uwaga, oczko numer dwa. No pięknie, ale wiecie co jeszcze brakuje? Brakują nam oczywiście uszy. Zobaczcie jakie fajne, takie odstające, śmieszniutkie, piękne. I co najważniejsze, trąba i główka dla słonia już gotowa. Dobra, przyczepiamy, zobaczcie, słonik ma już swój brzuszek. A teraz brakują mu tylko łapek. Słuchajcie, zaczynamy przyczepianie łapek. Ja już dwie łapki przyczepiłam, takie z przodu. Teraz jeszcze nam brakują dwie łapki z tyłu. A i jeszcze jedna. Super! I słonik już ma łapeczki. Zobaczcie, jaki słonik nam wyszedł śliczny. Podoba Ci się? Tak. Różowiutki, ma zielone uszka, nawet taką trąbkę uśmiechniętą. Słoniki ogólnie mają takie trąbki zadarte na szczęście. I ten chyba też będzie przynosił szczęście. No to zobaczcie, kolejny balonik umieszczony. Zablokowany? Tak. No to pompujemy. Tym razem zmieniliśmy kolor i jest niebieski. Ale super, teraz powstanie druga figurka. Teraz robię rybkę, przyczepiam ją u góry płetwę. O, przyczepiam jedno oko. I jeszcze drugie, prawda? Tak. Super, to jeszcze drugie oczko. Dobrze, i brakują nam płetwy boczne. Teraz przyklejam płetwę boczną. O, oho, zobaczcie, mamy już i słonika, i rybkę. Ciekawe, kto następny do nich dołączy. Napompowałam już żółtego balonika, teraz go wyciągnę. O, teraz go wyciągam i mamy żółtego balonika. To teraz. O. I zaczynam pompować zielonego balonika. Teraz odblokuję, bo napompowałam. O. I
Mamy zielonego balonika. No to spójrzcie, przykleimy jeszcze oczka dla żółtego balonika i zrobimy z niego piękny kwiatuszek. W zestawie, tak jak Wam mówiłam, są jeszcze takie przystawki. Ja teraz sobie jedną przyczepię o tutaj, do zielonego balonika i będę mogła go przyczepić do naszego kwiatuszka. Zobaczcie, tak już wygląda nasz przyczepiony pierwszy balonik. To teraz nam popłynie kolejnego balonika. No popatrzcie, Amelka dała mi przed chwilą zrobiony balonik. Ja go sobie teraz tutaj doczepię do mojej przystawki ładnie. Okej. I teraz można go przykleić do kwiatuszka. Oho, ale fajnie, już dwa płatki zrobione. Teraz pompuję kolejnego balonika. O. Teraz blokowuję i wyciągam. Jest balonik. Spójrzcie, Amelka przygotowała mi kilka baloników razem z przyssawkami już. Oho. Dobra, ja sobie teraz je doczepię do mojego kwiatuszka. O, kolejny przyklejony. Teraz uwaga, jeszcze następny. I ostatni. I kwiatek zrobiony. Ale fajny, zobaczcie jaki kolorowy. Zobaczcie, tak wyglądają nasze wszystkie figurki. Słodkie wyszły, prawda? Tak. Fajne? Tak. Która najładniejsza? O, mi się najbardziej podoba rybka. Rybka? Tak. Słuchajcie, mi się chyba wszystkie podobają, tylko ten nasz kwiatek, zobaczcie, tak mi trochę odpadają niektóre płatki. Może to już na jesień, dlatego. W dzisiejszym odcinku zrobiłyśmy specjalnie dla Was piękne figurki z baloników Unis. Podobały się? Tak. A robienie baloników proste czy trudne było? Dobre. Dobre, w sensie proste. O, i zobaczcie, mój jeden kwiatek stracił płatek. O. Dobra, już mu przymocowałam go z powrotem. Wy w komentarzach napiszcie, jaka Wam się figurka najbardziej spodobała. Zostawcie kciuki w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!